Tygodnik Solidarność w Karpaczu. To już trzeci dzień 33. Forum Ekonomicznego. Z nami jest nasza gościni Magdalena Szefernaker, zastępca dyrektora Biura Promocji Forum Ekonomicznego. Dzień dobry. Miło, dzień dobry, witam serdecznie. Pan powiedział gościni. Ja chociaż bardzo promuję temat kobiet, to ta gościni, jeszcze nie przywykłam do tej nazwy, ale bardzo mi miło. Tak, właśnie chciałem sprawdzić, jaka będzie reakcja, bo zaczniemy właśnie o tej obecności kobiet w biznesie, w polityce, bo tak, Forum Ekonomiczne to jest wielkie wydarzenie, wydarzenie świata biznesu, polityki, też nauki. I czy to wciąż jest odbierane jako taki męski świat? Czy to się zmienia, bo widzimy, że na wydarzeniu, na forum jest bardzo wiele kobiet na bardzo wysokich stanowiskach? Mam nadzieję, że to będzie się zmieniało coraz bardziej. Oczywiście ta zmiana następuje. Mówię to na podstawie nie tylko świata biznesu, o którym pan wspomniał, ale też świata samorządu. Ponieważ niedawno też ukazała się moja książka Samorząd na obcasach i stąd ten temat jest mi niezwykle bliski. Bardzo dużo kobiet, przedstawicielek samorządu jest obecnych na forum ekonomicznym. Oczywiście nie tylko kobiet ze świata samorządu, również z biznesu już wspomnianego. I patrząc na to, nawet jeżeli byśmy spojrzeli tylko na liczby poprzez pryzmat samorządu, to w zeszłej kadencji 12% kobiet zajmowało stanowiska te najwyższe, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Teraz mamy blisko około 17%, widać, że 5% mniej więcej wzrosła liczba pań w tym top managementie w samorządzie. Jeżeli chodzi o samorząd, jeżeli zejdziemy niżej, to tam też zwiększa się liczba kobiet i jest ich też o kilka procent więcej niż w poprzedniej kadencji. Jeśli przełożymy to na inne dziedziny, biznes, świat nauki, to absolutnie też widzimy, że w tych najważniejszych zarządczych miejscach, w tym ścisłym top managementie cały czas jeszcze dominują panowie. To się zmienia i cieszy mnie to, co pan też powiedział i zauważył, że widać, że na forum ekonomicznym jest coraz więcej kobiet i te tematy kobiece są mocno też eksponowane. Także jestem optymistycznie nastawiona, ale jeszcze trochę pracy musimy wykonać jako społeczeństwo. Właśnie, tak to się powoli zmienia, ale zmienia się powiedzmy naturalnie pod jakąś presją mediów czy presją społeczną. I czy potrzebne są parytety kobietom w polityce czy w biznesie, aby doprowadzić to do jakiejś tam równowagi, czy może te parytety są zbędne, jak to pani ocenia? Ta zmiana idzie wielotorowo. Ja bym to tak bym bardziej postrzegała, czy tak zdefiniowała. Oczywiście pewne zmiany systemowe są niezbędne, chociażby parytety, o których pan wspomniał. Często pojawiają się głosy za i przeciw. Nie uważają, że to jest jakiś sztuczny podział, niepotrzebny. Z drugiej strony, gdyby nie był on może narzucony, to faktycznie panowie troszkę by się nie przesunęli i może nie pomyśleliby o tym, żeby zrobić też miejsce dla kobiet. I gdzieś tam jesteśmy w tym dobrym tego słowa znaczeniu przymuszani do tego, aby poszukiwać takie kobiety, które nadawałyby się, które mają odpowiednie kompetencje, bo tu chodzi generalnie o kompetencje i też w jaki sposób je ośmielać, aktywizować do tego, żeby wchodziły na różne najwyższe szczeble zarządzania i w te obszary, które do tej pory gdzieś chyba jeszcze stereotypowo były bardziej zarezerwowane dla mężczyzn. A czy są obszary, które bardziej pasują mężczyznom, czy są bardziej odpowiednie dla mężczyzn, a inne obszary, które są bardziej odpowiednie dla kobiet? Tak pytam, bo często się pojawia taki argument propos parytetów, że nikt się nie domaga parytetów w kopalni na przykład. Ale chociażby złota piłka, pani Ewa Pajor, piłka nożna, to jest informacja, tak, że kobiety też w tych dziedzinach, które można by rzec, że są, co to znaczy męskie czy damskie, tak? Nie chciałabym tego definiować, bo w każdym obszarze mogą też funkcjonować kobiety i nie zabraniajmy im tego, ale też i mężczyźni mogą funkcjonować w obszarach, gdzie widzimy, że jest bardzo duży współczynnik kobiet, tak? Więc nie stawiałabym tej sztywnej takiej bariery, aczkolwiek no też każdy z nas jest w jakiś sposób stworzony i tak uwarunkowany. Kobiety funkcjonują inaczej, jesteśmy bardziej empatyczne, mężczyźni może są bardziej właśnie konkretni. Uczmy się od siebie nawzajem tych takich naszych może atutów po to, aby się uzupełniać, ale też nie wydaje mi się, że bardzo tak na siłę trzeba wszędzie robić podział 50-50. Dawajmy przestrzeń kobietom, pomagajmy im, aby mogły wchodzić w te miejsca, które gdzieś, tak jak już powiedziałam, stereotypowo były do tej pory zarezerwowane dla mężczyzn, ale też, żeby się to dokonywało naturalnie poprzez taki wybór, a jeśli będzie możliwość, to jestem przekonana, że panie będą wchodziły również do tych obszarów typowo męskich, jak to zostało określone. Rozmawiamy o liderkach. Pani jest autorką dwóch książek, Mama na obcasach i Samorząd na obcasach. I teraz takie moje pytanie, czy tak zwana pani domu,
Kobieta, która zajmuje się dziećmi, domem, może być nazwana liderką. Oczywiście, to w ogóle bardzo naturalne, bym nawet powiedziała, określenie, gdyż dowodzenie całym domem to jest ogromna odpowiedzialność. Wielozadaniowość, multitasking, empatia, przewidywalność, co się wydarzy, układanie strategii do przodu, co należy zrobić, więc często jest tak, że też kobiety, które są mamami, zarządzają domami i są w miejscu pracy, to te wszystkie umiejętności, które w naturalny sposób, tak, przy zarządzaniu rodziną mają, czy wypracowały przez lata, przenoszą też na to życie zawodowe. I widać, że niesamowicie to też jakby usprawnia pracę, pomaga, ma to pewne przełożenie. Pani domu, pan tak ładnie to określił, ja jestem tutaj... Może tak w korpo możemy mówić, że menedżerka domu. Tak, menedżerka domu, liderka, ale też chciałam zwrócić uwagę, że idąc do tej takiej, może nie wiem czy równowagi, ale takiego, żeby i kobiety i mężczyźni mogli spełniać się w różnych obszarach, coraz częściej jest tak, że dochodzi do może jakiegoś nowego podziału ról. I panowie stają się panami domu i zarządzają, a panie dużo mocniej angażują się w rynek pracy zawodowo. Proszę się temu przyjrzeć. Ja też tu jestem, a mój mąż akurat teraz zarządza domem, jest tym panem domu. Tak? Więc to też pokazuje, że te role zaczynają się zmieniać. Społeczeństwo zaczyna ewoluować. I to nie znaczy o to, że mamy się wszyscy pozamieniać i kobiety mają być, nie wiem, tylko zajmować się pracą, a mężczyźni teraz tylko być w domu, ale faktycznie gdzieś chyba zmienia się ta świadomość już od najmłodszych lat, kształtowanie naszych dzieci i świadomości dziewcząt, ale też chłopców, że każdy ma jakieś swoje obowiązki. Musimy w jakiś sposób porozumieć się, aby każda osoba, czy to kobieta, czy mężczyzna, mogły się realizować, spełniać. Wiadomo, że są momenty, że czasami będziemy więcej w tym domu, a potem może te role się odwrócą. Tak? Dajmy, myślę, taką możliwość sobie też jakiegoś chyba nowego trochę podziału tych ról, dogadania się. I widać to, że cały czas społeczeństwo ewoluuje i już ta zmiana idzie od najmłodszych lat. Właśnie, a co my jako społeczeństwo czy państwo możemy zrobić, aby kobieta mogła godzić tą rolę matki, rolę pani domu ze swoim życiem zawodowym, aby też mogła się rozwijać zawodowo i prowadzić swoją karierę taką, może nawet biznesową, czy w jakąkolwiek inną? Tutaj podczas forum ekonomicznego akurat miałam przyjemność prowadzić dwa panele dotyczące obecności kobiet w różnych obszarach, między innymi w biznesie, ale też właśnie we wspomnianym już samorządzie. Tam padło bardzo dużo wniosków, ja przytoczę tylko kilka. Przede wszystkim ta świadomość, o której już wspomniałam, budowana już od najmłodszych lat w społeczeństwie, że różne obszary mogą być zajmowane, czy mogą w nich rozwijać się zarówno i dziewczyny, i chłopcy, i kobiety, i mężczyźni. Dalej, na pewno też, jeżeli chodzi o nas same kobiety, to troszkę tak chyba odrzucenie pewnych lęków i jeszcze ciągle tych pokutujących stereotypowych przekonań, że to jest może okej, ja mogę wejść w ten nowy obszar, ale już niekoniecznie będę prezesem, będę liderem, prezeską, tak, liderką, jakkolwiek to nazwiemy i będę tą osobą, która tam dowodzi, zarządza i ja rozdaję, że tak powiem tutaj może rolę, zadania, tak, i dekretuję, dysponuję na poszczególne osoby. Nie bójmy się wyjść z tej przysłowiowej szafy w jakichś takich może swoich myśleniach i zaryzykować. Po prostu nie bójmy się zaryzykować. Na pewno zmiany systemowe, wspomniane parytety, gdzie są i zwolennicy, i przeciwnicy. Jeśli czasami nie idzie to w sposób naturalny albo idzie zbyt wolno, że panie w różnych obszarach wchodzą coraz wyżej, coraz bardziej się realizują, to też te zmiany systemowe po prostu są pomocne, bo gdyby te parytety w ogóle nie zostały wprowadzone, być może cały czas bylibyśmy jeszcze o krok dalej, a nawet te wybory samorządowe ostatnie pokazały, że około 5% kobiet na tych najwyższych stanowiskach jest więcej niż w poprzedniej kadencji, czyli ma to swoje przełożenie. Okej, myślę, że możemy tak to podsumować, że kobiety są obecne w polityce, w biznesie, mogą się realizować, a jednocześnie też mogą pozostać, mogą pełnić swoje role jako kobiety, jako matki, tylko po prostu trzeba to ładnie wyważyć, dawać do tego dobre warunki.
Oczywiście tak i chociażby dowodem na to jest, że na forum ekonomicznym, to od czego Pan zaczął, a ja jeszcze podkreślę i spuentuję, mamy coraz więcej, nie tyle tylko, że kobiet obecnych, ale coraz więcej tematów, gdzie Panie też bardzo wyraźnie zabierają głos, czy to w świecie AI teraz, który jest bardzo temat, bardzo na topie, jest przed nami i myślę, że jest nieunikniony. Także kobiety również w tym świecie takim naukowym, nowych technologii mają bardzo dużo do powiedzenia. Dziękuję bardzo za rozmowę.